Cześć, z tej strony Tomek, zapraszam do odcinka poświęconego analizie on-chain i tym razem porównamy sobie projekty Bitcoin oraz Bitcoin SV. Także serdecznie zapraszam Was do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. I na początek może dwa zdania wstępu. Stosuję tutaj analizę on-chain, czyli analizę wykonywaną na podstawie danych zapisanych na blockchainie, na podstawie danych pochodzących z adresów, z transakcji, z wielkości tych transakcji oraz z daty, kiedy zostały wykonane. I na podstawie takich informacji, bo publiczne blockchainie dają nam taką możliwość, będę starał się tutaj wyprognozować cenę dla tych dwóch często zestawianych i porównywanych ze sobą projektów. Pierwszy Bitcoin i tutaj jeśli chodzi o wskaźnik in and out of the money, czyli to ile adresów aktualnie jest in the money, czyli ile aktualnie adresów jest na zysku, oznacza to tyle, że w tym momencie 82% adresów, na których przechowywany jest Bitcoin, na których przechowywany jest BTC, może w każdej chwili zrealizować zyski. Ciekawą tutaj metryką jest również ta koncentracja dużych posiadaczy adresów, na których jest duża ilość Bitcoinów. I tutaj widzimy, że tak naprawdę ta koncentracja jest niezwykle niska, ponieważ tylko 10%, czyli to świadczy o tym, że Bitcoin jest naprawdę dość mocno zdecentralizowaną kryptowalutą, przynajmniej w porównaniu tych, które do tej pory tutaj przedstawiłem, stosując tą właśnie analizę on-chain. A co do samej ceny Bitcoina, to tutaj jeśli chodzi właśnie o ten indeks, to ciężko tak naprawdę wyprognozować jakiś próg wsparcia, próg, w którym, w obrębie którego mógłby się pojawić zwiększony popyt. Jeśli chodzi o opór, to tutaj ta wartość w wysokości 11 700 dolarów wydaje się być na ten moment jakimś to oporem, który może być ciężko przebić i na poziomie którym może pojawić się zwiększona podaż. Jeśli chodzi o właśnie ten wskaźnik in and out of money pozwalający wyprognozować cenę, wskaźnik w zakresie aktualnej ceny plus minus 15%, czyli jeśli aktualna cena to jest 9,5 tysiąca dolarów, to mamy między 8100 a 11000 i tutaj można już w zasadzie coś więcej może powiedzieć, tak jeśli chodzi o ewentualne krótkie zagrania, krótkoterminowe. Tutaj wydaje mi się, że takim progiem wsparcia, gdzie może być większy popyt, jest to wartość około 9300. Natomiast jeśli chodzi o opór i zwiększoną podaż, tutaj według mnie również ciężko to przedstawić. Może ta wartość właśnie w okolicach 9700 może być taką wartością w tym małym 15% zakresie plus i minus, która może być ciężka do przejścia i która będzie sygnalizować właśnie opór, czyli zwiększoną podaż. Jeśli chodzi o Bitcoin SV, tutaj sytuacja jest stosunkowo podobna. Oczywiście dużo więcej adresów jest aktualnie na zysku, jest to 95%. Trochę większy wskaźnik, jeśli chodzi o posiadaczy przechowujących na swoim adresie dużą ilość tej kryptowaluty. Natomiast ciekawa informacja pochodzi właśnie z tego wskaźnika sygnalizującego nam, od kiedy na konkretnych adresach znajdują się jakieś środki i tak naprawdę większość z nich nie zmieniła jeszcze posiadaczy
od ponad roku i to jest 90%. Tutaj może to też tak naprawdę według mnie być kierowane tym, że po prostu Bitcoin SV jako fork Bitcoin Cash'a, fork Bitcoina, odłączając się od tej głównej sieci, oczywiście posiadacze, którzy wtedy mieli na swoich adresach Bitcoiny, również stali się posiadaczami kryptowaluty Bitcoin SV. Spróbujmy rzucić okiem, co tam można wyprognozować ze wskaźników in the money, czyli wskaźników pozwalających nam mniej więcej wyprognozować potencjalne progi. I tutaj myślę, że już dosyć wyraźnie widać opór, widać ten poziom, na którym może być ciężko przebić. Jest to wartość około $250. Jeśli właśnie Bitcoin SV dojdzie do tej wartości, czyli około $250, może tutaj pojawić się zwiększona podaż i może wystąpić tak zwany opór. Natomiast jeśli chodzi o wsparcie, o zwiększony popyt, to według mnie, według tego jak ja czytam dane on-chain, no tutaj nie pokusiłbym się o jakąś konkretną wartość, gdyż te tutaj widoczne są do siebie na tyle zbliżone, że ciężko tak naprawdę coś w tym zakresie tutaj powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o wskaźnik in the money around the price, czyli te plus minus 15% od aktualnej wartości, no to tutaj może pojawić się popyt, wsparcie przy wartości $182, natomiast opór sygnalizujący się tym, że zwiększy nam się podaż, będzie prawdopodobnie występował w okolicy około $194. I to wszystko, jeśli chodzi o tą analizę on-chain. Przypomnę tylko, że od niedawna funkcjonuje kanał na Telegramie, na który serdecznie zapraszam. Dyskutujemy tam o moich projektach związanych z botami i z automatyzacją tradingu. Zapraszam również do komentowania filmu i zgłaszania kolejnych projektów do porównania w tej analizie. Dziękuję, cześć.